Nasze olimpijskie felietony noszą taki zbiorczy tytuł Kiedyś to było. Przed tym obecnym można by powiedzieć teraz to dopiero jest. Dlaczego? Chodzi o to, że będę mówił o powodach zaburzenia programu olimpijskiego, udziału w nim z różnych przyczyn. W Tokio program zaburzony został przez nadciągający właśnie tajfun, który zmusza organizatorów do przełożenia konkurencji wioślarskich i żeglarskich na dalszy termin. W przeszłości jednak powody zaburzenia lub braku udziału w olimpijskich zmaganiach były zupełnie inne. Pierwszy z nich to były względy sanitarne. Rok 1956, igrzyska po raz pierwszy na kontynencie australijskim w Melbourne. Powstaje wielki problem z konkurencjami jeździeckimi. Mianowicie miejscowe przepisy sanitarne wymagają, aby każdy koń, każde zwierzę, które pojawi się na terytorium Australii, przeszło półroczną kwarantannę. Rzecz jest właściwie nie do zaakceptowania przez jakiekolwiek inne kraje. W związku z tym wymyślono coś innego. Przeniesiono program jeździecki do Szwecji i olimpiada w Szwecji, czysto jeździecka, odbyła się pół roku wcześniej. Kolejne natomiast problemy już dotyczyły wyłącznie polityki. Pierwszy z nich to jakże przykra i bolesna akcja komandosów palestyńskich na wioskę olimpijską i ekipę Izraela w roku 1972 w Monachium. Spowodowały one śmierć 11 izraelskich trenerów i zawodników, jednego policjanta niemieckiego oraz 5 palestyńskich terrorystów. Ta napaść, niespotykana w ogóle w historii igrzysk, powodowała zatrzymanie olimpijskiej rywalizacji o całą dobę i przesunięcie całego programu. Igrzyska wobec tego kończyły się w pierwszy poniedziałek września zamiast przewidzianej pierwszej niedzieli września. Uznano jednak, że przez szacunek dla idei olimpijskiej powinny być dokończone, doprowadzone do ostatniego akcentu bez odwoływania, choć i takie były głosy. Zatem trwały one o jeden dzień dłużej niż było przewidziane. Poza tym polityka w kolejnych tam latach olimpijskich nie powodowała już zaburzenia w programie, natomiast zaburzenia w uczestnictwie były bardzo, bardzo bolesne i powodowały, że rywalizacja się stawała częściowo kadłubowa. Pierwszy taki przypadek, jeszcze na mniejszą skalę, miał miejsce w roku 1976 w Montrealu. Państwa afrykańskie zażądały od MKOL-u, aby wykluczyła z udziału ekipę Nowej Zelandii. A to dlatego, że drużyna tego kraju w dyscyplinie nieolimpijskiej, jaką wówczas było rugby, odbyła turnę po Republice Południowej Afryki. MKOL nie ustąpił, nie wycofał z udziału Nowej Zelandii, ale efektem był bojkot ze strony 22 krajów afrykańskich, co zwłaszcza w konkurencjach biegowych, w lekkoatletyce uczyniło bardzo, bardzo znaczną szkodę ówczesnym igrzyskom. 4 lata później w Moskwie w roku 1980 nastąpił wielki bojkot ze strony 63 krajów z powodu najazdu Związku Radzieckiego na Afganistan. W Moskwie nie pojawiły się delegacje krajów ze wszystkich kontynentów, w tym m.in. takich potęg jak Stany Zjednoczone, jak Niemcy Zachodnie, jak Japonia, czy właśnie Kenia, która drugi raz z rzędu nie wystąpiła w igrzyskach. W rewanżu za to 4 lata później państwa socjalistyczne w liczbie 14 nie wystąpiły w igrzyskach w Los Angeles. Oczywiście podawano różne powody, w tym to, że nie ma bezpieczeństwa dla krajów socjalistycznych, ale tak naprawdę była chęć rewanżu narzuconego przez Związek Radziecki, rządzony wówczas przez sekretarza Konstantina Czernienkę, rewanżu za bojkot olimpiady moskiewskiej. Niestety doszło do niego i znów rywalizacja była kadłubowa, a sportowcom, tak
takiego kraju jak nasz, przymuszonym do zbojkotowania igrzysk, pozostały tylko tak zwane zawody przyjaźni, jakby igrzyska zamiast olimpijskie. Miejmy jednak nadzieję, wracając do punktu wyjścia, że te okoliczności przyrody, które utrudniają teraz przebieg igrzysk w Tokio, będą czymś tylko chwilowym i nie spowodują bolesnych strat.